Ok, moi drodzy, dzisiaj mamy FNAF-a 2 Deluxe Edition. Jest to edycja taka wzmocniona, ulepszona i mamy finałową walkę z bossem. Oczywiście Dark Taurus, zapraszam serdecznie i zobaczymy. Moi drodzy, ja tak jak mówię, ja przenigdy, nigdy mnie nie przekonacie, żeby grać w te horrory, bo szkoda mojego zdrowia, pikawa mi wysiądzie. Cześć Maria, witajcie. Dobra, i teraz tak, proszę też o pomoc, bo widzowie, też jeden z widzów wyjaśnił mi fabułę we FNAF-ie, za co dziękuję. Natomiast tak, to jest ósma noc, czy we FNAF-ach było tak, że tych nocy było nie czasem 6, a nie 8, a nie 8? Wydaje mi się, że 6 było. Czyli ta ósma to jest najgorsza, tak? Czy jak? Na czym to polega? Jestem kompletnym noobem, nie? Także... Czyli ile jest tych nocy w końcu? Jezu, czemu dwa te same postacie się tu pojawiły? Ale Dark Taurus to musi być specjalista z tej gry, naprawdę, on jest przekozak. Czy byłem na filmie FNAF? Nie. To jest podróbka. No, jest i podróbka, i pewnie ulepszona jakaś ta wersja, nie? Jest 5 koszmarnych nocy. Jest jeszcze 7, Custom Night, ale to jest fangame, okej. Czyli to jest 8 taka bonusowa. Maksymalnie 7, choć w niektórych FNAF-ach było nawet 9. Okej, no name. Nieźle. To dość dużo. Ile taka noc trwa? No 8 minut on tu gra, czyli to 8, no... Czyli noc trwa może z 6 minut, nie? Nie trzeba przetrwać. Ciekawe. Jezu, jakie dziwne dźwięki, dlatego ja nie lubię grać w horrory. Naprawdę, te dźwięki mnie przerażają. Nikolas, nie, nie wysyłaj nic takiego. Wind Up Music. Aha, Jezu, jak on blisko był. Widzieliście to? Ja się gwiżdżę. A ta muzyka ich odstrasza, czy co? Patrzcie, dwa te same... Czy to są dwie te same postacie? Bye bye, ktoś tam powiedział. Ta pozytywka, ten pudeł... Jezu, jak blisko. Ja już mam Pietra, ja już się cykam. Chyba to trochę za głośno. Ten pozytywka ich odstrasza, tak? Dobrze myślę? Nie wiem, czemu ludzie grają. Nie lubię horrorów, które mają jumpscare'a. To jest mega przerąbane. Freddy Fazbear, ty grasz w FNAF-a? Nie, oglądam. Ja nie gram w horrory, ja tylko oglądam. I patrzę, jak inni się boją. Bo sam mam takiego cykora, że nigdy bym w to nie zagrał. Już jest trzecia rano, więc no, byle do przodu. Jak się nazywam na Twitch? Ok, Brod. Ale ten Dark Taurus widać, że no zjadł zęby, jest mega dobry. Zjadł zęby na tej grze. Patrzcie, jak on gra. Mega kozacko. Ale ja nie gram, ja to oglądam. Ja oglądam te gry, żeby je poznać. Komentuję, reaguję, rozmawiam o nich. Doceniam kunszt gracza, który nagrał ten film.
Musi być mega koksem, bo na razie mu idzie całkiem dobrze, a to jest ostatnia noc i chyba ta najtrudniejsza. Jest 4 rano, chyba o 6 się to kończy, nie? Kiedy multiverse? Nie wiem, koło 14? Veilance jest fajny tytan kamera, no fajną ma serię. Jestem odporny na jumpscare'a, tak? Capybara? Siema Tosty 2, siema. Gigachat? Patrzcie, zaraz to wygra. Ile tego jest? No, już kawałek. Nieźle. Ale mimo tego, że te gry tak często nie, już oryginalne jakby z linii fabularnej, oryginalnej nie wychodzą tak często już te gry, to ten kanał, to jakby nawet cieszy się nadal dużą popularnością. To jest ciekawe, nie? Jezu, co to za śmiech był? 5 rano. Ale tu się pojawiają tylko jeden rodzaj animatroników, bo widzę tylko te niedźwiedzie. A reszty nie ma? Hi. Kto to mówi hi? Bye bye. Korgi, nie mów tak, ja Maryza lubię. A, Balloon Kid mówi hi? Okej. Okay. Czyli dziecko z balonem, tak? Ale tu nie widać innych animatroników. Ciekawe czemu. Tu są tylko te miśki. A nie, był tam chyba jakiś ten mim, czy co to było? XCV, dzięki za followka na Twitchu. Patrzcie, udało się, do 5 rano musi. Udało mu się. Do 5 rano trzeba czekać. A to Balloon Boy był. A, i tu można sobie custom nightsy zrobić. Paper, co to było? Jezu, ile tu jest rodzajów tych animatroników. Wow, nieźle. Spring Bunny. No bez przesady z tymi jumpscarami. Jesus Christ, się wystraszyłem. Dlatego nie lubię jumpscarów, no. Dobra,